Teraz nadszedł mój czas, Crane. Nie możesz mnie ocalić. Musisz mi pozwolić ocalić ciebie. Daj się ocalić. Fuck! A pierdziele. Co w ogóle mam widzę pieruństwo? I co teraz? Wow! Co to są za zwidy jakieś? Ja pierdolę. O Boże, co ja zrobiłem? Przepraszam, nie chciałem. Jedno z nas musi żyć, Kyle. Musisz tylko pamiętać, co mi obiecałeś. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś wybrał za ciebie. Zawiodłeś mnie, Kyle. Ty i ty. Wejdźcie tam i zabijcie ich. Chcemy po prostu tak się zabić? Co za baba? Ja pierdolę. To naturalny porządek rzeczy, Crane. Sami ludzki, zjedz lub daj się zjeść. Ja pierdzielę. Fuck. Poświęciło dla mnie życie. Ja pierdzielę. Achir! Zabij tego sukicyna! Ja pierdzielę. Nie wiem, co teraz powiedzieć. Pomszczę was wszystkich. Pierdolę to. Wy, Amerykanie, nie wiecie, kiedy się poddać, co? Tu wieża. Przypominam, nie jesteś w stanie z tym nic zrobić. Jeśli wierzę na czas, zasuwaj do najbliższego schronienia, żeby przeczekać noc. Jest za późno. Twój świat niedługo przestanie istnieć. Robisz nie może tego powstrzymać. Nie możesz wygrać! Czemu tego nie rozumiesz? Bo są lepsi i lepsiejsi, kurwa! Gdzie jest Raiz? Nie... Gdzie on uciekł? Nie uda ci się znaleźć Raisa. Znajdzie, kiedy będzie chciał cię zobaczyć. Widzę, że bał cię, moje słowo. Nie martw się. Odpuszczę. Szybko, kuźwa. Czas zdychać, gnoju. Fuck, kuźwa.
Pierdziele. A kuźwa, no nie pokonał go. Spieprzajmy przed nim. Fuck, kuźwa. Przypomnij mi się do tych 35. No. Czy muszę polegać na tych unikach tylko? Fuck. Spieprzajmy! Spróbujmy mu z buta dać. Kurwa, szybki jest, ja cię dupię. Jeszcze tylko trochę mu życia zostało. Tylko ma te gwiazdki cholerne. Fuck! Chodź tu, gnoju! Fuck, kurwa, za to! Wszystko to. Spójrz tylko. Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć. Rais musiał to opuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Crane. Aha, jej. Mocno cię poturbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. No i dobrze. To jest właśnie błąd Raisa. Troy, tu Crane. Crane? Żyjesz? Troy. Jade nie żyje. O nie, tak mi przykro, Crane. Naprawdę. Co się stało? Rais zmusił nas. Uratowała mi życie. Znowu. Umarła ratując mnie. Crane, musisz sprawić, aby ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade. Żebyś mógł to zrobić. Żebyś mógł nas wszystkich ocalić. Jest tam Savi? Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savi używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra, Troy, już do ciebie idę. Ja pierdziele. Kurwa, jeszcze tylko z tym się rozprawić tu. Pieprzoni ludzie Raisa. Tam, gdzie już wiele was nie ma. O, tak. Broń Tahira. Co to jest za broń? Wow, lepsza od mojej. Mogę ją jakoś tu ulepszyć. 25 ten plan. Ten też. Bierzemy tą maczetę. Ja pierdziele, nawet teraz głupio mi coś powiedzieć, no. Myślałem, że dam radę ją uratować i nareszcie załatwimy tego Raisa. Ale jak widać, to jeszcze nie ten czas. Czekajcie, muszę sobie tylko pozmieniać ten ekwipunek. Tak, teraz będzie właściwie. Teraz to kotwiczka. Jakie flary? Mi to żadne flary nie są potrzebne. To mi jest potrzebny, powiedzmy, no niech jest ten wojskowy nóż do rzucania.
No, szkoda, że wcześniej nie mogłem jej używać. Ale gdzieś nadal ma problem z tym, żeby właściwie działać. Fuck. Czy no nie wkurzać? Aha, tu jest wyjście. No faktycznie. Oboje z Jade zostaliśmy zarażeni i Rai skazał nam walczyć o antyzynę. Ona mi ją zwyczajnie oddała. Poświęciła swoje życie, żeby mnie ocalić, a... Do jasnej ciasnej, teraz się zemścimy. Ja wam to mówię. Doktorze Camden, tu Crane. Słyszy mnie pan? Słyszę pana, jak panu idzie? Znalazł pan Jade? Cóż... Tak, w zasadzie znalazłem. Mam próbki tkanek. Przyniosę je panu, ale najpierw muszę załatwić pewną rzecz niecierpiącą zwłoki. W porządku, panie Crane. Proszę jednak pamiętać, że czas jest na wagę złota. Wiem, doktorze. Dlatego właśnie mam zamiar go trochę kupić. Będę w kontakcie. Dokładnie. Musimy spotkać z tą Troy. Nie mamy tu ani sekundy czasu, ani sekundy. Dlatego ja się nie będę tu z niczym ani z nikim pieprzył po drodze. Tylko od razu robię, co do mnie tu należy. Gdzie tu właściwie mam biec? Dobra, jesteśmy niedaleko. Musimy się spotkać z Troy. Fuck! Szybciej, 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 szybciej! Wow, 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 wow. Czyli w zasadzie potrzebujemy wszystkiego, prawda? No skacz tam! Ja pierdziel, ma czasami tam gra takie momenty, że... Dobra, co mam zrobić? Łap ten wzmacniacz. Musisz go zainstalować najwyżej jak się da. W ten sposób będziemy mieć szansę przebicia się. Dobra, niech zgadnę. Mam się dostać do tego wielkiego masztu na skraju miasta. Najszybciej tam się dostaniesz kanałami. Savi pokieruje cię przez radio. Skontaktuj się z nim, kiedy dotrzesz na drugą stronę. Aha, Crane. Kiedy zainstalujesz wzmacniacz, ustaw właściwą częstotliwość w swoim nadajniku. A usłyszy cię cały świat. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia, Troy. No bo to się jakoś udało. Tylko gdzie mam teraz biec? Kurczę, tak daleko. A jeszcze właściwie mam komuś zanieść próbki. Temu doktorowi. No jeśli nam się to uda, no to usłyszy nasz cały świat. Mam nadzieję, że wtedy... Tak, a ja skasuję was, skurwysyny! Kurwa! Ja wam dam! Wiem, wredny też umiem być. Jak mnie ktoś wkurzy, to ciężko nie jest uspokoić. Ja ogólnie jestem spokojny człowiekiem, ale... W takich sytuacjach to nawet najspokojniejsi by nie byli spokojni. Szybciej, szybciej, szybciej. Kurczę, dobrze jakbym na jakiegoś sklepikarza po drodze trafił, żeby opróżnić trochę. Jaki nadajnik. No nie, właściwie to jest... Kurwa, nie śmieci są. Jakiś nadajnik na końcu miasta. Nie bardzo ciekawi co to jest, bo w sumie...
Aha, nie, to jest poza kanału, muszę iść. Aha, dobra, czaję. Już czaję, o co chodzi. Wow, szczerze mówiąc... Ja z ubikacjami nie mam najlepszych przygód. Zamykaj. I skrzyneczka. Ja pierdziel, no... W takich przygodach ciężko coś powiedzieć. Wygląda na to, że... Tylko gdzie teraz Rejs się ukradł? Co on właściwie ma w planie, no? Z tego co mówi, to on po prostu wiedział o każdym naszym ruchu. Dzięki tej stacji. Wszystko słyszał, co żeśmy planowali. Musimy mieć pewność, że sygnał jest wystarczająco silny, żeby przebić się przez zagłuszanie. Zainstalowanie wzmacniacza na najwyższym maszcie antenowym w mieście powinno zadziałać. Zobaczymy, czy to da radę. Wow! Do masztu radiowego. Czy ja tu już nie byłem? Nie, chyba nie. Ja cię kręcę. Czasem ja nie wracam do Haranu? Albo mi się tak wydaje tylko. To dziecko? Nie wierzę. Tam coś było. Fuck! Nie, to nie było dziecko. Ani trochę. To było ty... Cholerne dziecko, co wtedy. I otwieraj to szybko, bo jak tu się zombie za chwilę zleci, to... Też się stąd nie ruszę na metr. Tutaj? Szybciej. No przecież wracamy do Haranu, nie? Na 100%. To bynajmniej mi się wydaje. Aczkolwiek tego to ja nie pamiętam. A pierdolę. Super. Super! No przeca. Fuck! Jak się dostać stąd? Tam na górę. Czas na małą wspinaczkę. Dokładnie. Kurczę, no tak, jakby nie ta kotwiczka, to naprawdę, ja tu jestem tak w tyle, że się nawet nie mieści w pale. Ale mnie tu nie ma. Spieprzamy! Fuck, fuck! Pierdziele. Znów się wkopałem. Taśma klejąca jest na hu. Fuck, gdzie my jesteśmy? Piękna pogoda. Ja pierdziele. Chyba znalazłem. Zeskocz to zeskocz, nie? Uff,
Nie za bardzo rozumiem, co mam w tej wodzie tutaj robić, ale... Mam nadzieję, że tutaj zrozumiem. Musiał zeskoczyć na dół, chociaż... Prawie, jesteś tam? Tak, ziom! Jesteś cały? Jestem na powierzchni. Jak się odzywam, to chyba raczej. W jednym kawałku. Dobra, to posłuchaj. Potrzebujesz karty dostępu do rozdzielni. Inaczej antena nie będzie mieć prądu. Dobra, gdzie znajdę tę kartę? Musisz przeszukać kontenery. Na pewno będzie w którymś. Mam przeszukać to miejsce? Więc tej karty może to nawet nie być? Nie, nie, ona na pewno tam jest, stary. Tylko... Gdy poprzedni facio, który próbował to zrobić, dotarł do jednego z kontenerów, my... No, kontakt się urwał. O, czyli znając życie, pewnie zmieni się w zombie i on tam będzie trzymał tam. No, przecież. Czyli po prostu standard. Czekajcie, bo ja tu fajne przedmioty znajduję. Na pewno będzie to coś fajniejszego od tego, co mam w tej chwili. Do tego to sobie zatrzymam, a to sobie wyrzucę. Bierzmy karabin w dłoń, no i lecimy do tych skurwieli. Ale pogoda nam się trafiła po prostu mega. O. Fuck. Próbujemy ich spalić, a jak nie, to tylko oczywiście zostaje nam grenades. Fuck! No zdychaj! Fuck! Fuck! Pierdziele. Wiecie, co ja zrobię? Właśnie to. Użyję kamuflaży, po prostu sobie obok nich przejdę. Aha, czyli jak mam kamuflaż, to też nie zauważają. Dobra, spoko. Spoko. Ja pierdziele, taka pogoda. Szukaj kontenery, ja pierdzielę tylko. Jeszcze opierz, że to mogę być w każdym miejscu. O, sznurek gaza. Poza tym, że to może być wszędzie, to jeszcze może być to wszędzie. Kurczę, no czym ja mam ich załatwić? Z tymi gwiazdkami, kurczę. Fuck. Dobra. Jest progres.
Te wybuchające to są największe kłótwy w mieście. Bosko, nic tu nie ma. No, właśnie. Ale słuchajcie, ja teraz mogę chyba wytworzyć właśnie te flory Zaida. One odstraszały te straszne te. Te straszne zombiaki. W takim razie biegniemy sprawdzić następną stację. Tam musi być następny kontener. Tam to musi już być ta karta.